Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Assassin's Creed Valhalla. Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o odcinki, to być może już ostatnią w kwestii podstawowej wersji gry. Ale nie uprzedzajmy faktów. Powiadamy, kogo trzeba powiadomić. I przejdźmy do finału. Eivor? Swanborough, I... No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My own one. No! My poor swan! Oh, gods! Jedyne, co mnie przeraża, czy to czasem łabędzie nie miały to do siebie, że jak jeden z partnerów zginął, to i drugi nie żył zbyt długo. He fought bravely and turned the tide to secure a victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are a poor salve for a wounded heart. I'll leave you to mourn and know that we're here for you. Always, should you need us. A my mamy okazję wrócić do Randwi, powiedzieć, jak się sprawy mają. No i zakładam, że trzeba by było popędzić za królem, który nam zbiegł. No i właśnie, gdzie się kryje? Pieseł? Przerażasz mnie w tym swoim takim warowaniu. A zgładź po drodze. I jest full. Żyćko też mamy, wszystko mamy. Cześć dzieciaczki. O! O! No dobra. Nie, to... Czekaj. Wrócimy do niego jeszcze. Pogadajmy z Randwi, tak? Bo boję się, że to jest jakiś... mini dodatek, czy coś takiego nam po drodze wyszło. Wyskoczyło. I mamy coś nowego. Hamptonshire has fallen. And with it the kingdom of Wessex. But the cost was great. Maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. No to jak rozumiem, wątek mapy zamknięty, Anglia podbita, cała Anglia została podbita, ale nie udało ci się jeszcze odkryć wszystkich cudów tego świata. Kontynuuj eksplorację, by pisać ciąg dalszy swojej sagi. No dobrze, mam jeszcze wioskę do rozwinięcia i takie tam. Ktoś jakiś list do nas wysłał może w ostatnim czasie? Kolejny taki zawieszony piesek. Nie ma komu pisać, już wszyscy nasi przyjaciele polegli. No dobra, hajtem, no to może byś dokończył wątek zakonników. Something for me. What is it? A letter requesting your presence in the southwest, a village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Ah, a mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Bassem feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I'll take care of this. List od ubogiego towarzysza broni w Chrystusie. A czy czasem ubogim towarzyszem broni w Chrystusie to nie była właśnie cała ta zabawa z królem i jego pomocnikiem, który w sumie już nie żyje? No dobrze, do Eivor. Zakon starożytnych został niemal doszczętnie rozbity, a twe zacne dzieło na angielskiej ziemi prawie dobiegło już końca. Pozostaje już tylko jeden poganin, wielki magister tego nędznego zgromadzenia. Jeśli chcesz doprowadzić swe dzieło do końca, przybądź do Athelney w północno-zachodniej części Hampshire.
A porozmawiamy o tym, jak znaleźć ten ostatni nieuchwytny cel. Z błogosławieństwem, ubogi towarzysz broni w Chrystusie. No dobra, to świecie, gdzie nas prowadzisz? Spotkamy się gdzieś w tej okolicy. Poniekąd z nadzieją, że niebawem dzień wstanie i ta cała nocna aura nas opuści. Chociaż przyznam, że ma swój urok tutaj. Prawie jak w Rezydencie. No dobrze, bagienne stwory. Kogo tu macie? All right there? Yes. Hello. I do not mean to intrude, but I'm looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. These are soul cakes, love. Do you know soul cakes? I do, I enjoy them. They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste them? No need, love. We leave the butter for mealtime. I look forward to it. Right then, I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The Order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the Order then. Pled ignorance. But you knew everything. Their names. Their schemes. Would you join me for a walk? You look well, Eivor. I am. The wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable. I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I've traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Order's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed,
You have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You're the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt! Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. Alfred gave me a key to unlock his study. Somewhere in Winchester. Oh dear, look at them little balls of soot! Good lady, forgive me. I was lost in thought. No matter. Just let him cool and we'll begin again. Direct me and I will obey. Dość zabawna sytuacja. Człowiek, który stał na czele zakonu, czyli chcieliśmy go zniszczyć, okazał się Alfredem, co przeszło przez myśl jakieś 2-3 odcinki temu, że to by było dość ciekawe, chociaż no właśnie nie pasowało, tak w komentarzach napisaliście, do tego, że zakon chciał zniszczyć jego. No teraz już wiadomo, jak to działa. Druga sprawa, gość, przez którego poniekąd zginęło tylu naszych przyjaciół, zostawiamy go przy życiu, jakby nigdy nic. A z drugiej strony wygląda na to, że nie chciał ani tytułu królewskiego, ani być członkiem czy głową zakonu. Wolał to proste życie, które ostatecznie już ma. Pokonano go. Młody Alfred miał zaledwie 22 lata, kiedy z jego brata przeszedł na niego tytuł ojca. Tytuł ten wiąże się z wielką odpowiedzialnością, którą ich ojciec nałożył na rodzinę. Alfred od dzieciństwa, będący głęboko wierzącym chrześcijaninem, brzydził się pogańskimi wierzeniami zakonu, którymi teraz kierował. Opracował więc wielki plan, który raz na zawsze uwolniłby go od tej odpowiedzialności. No dobrze, pójdziemy jeszcze do jego pracowni, tylko macie ciasteczko. Myślałem, że go biczem leje, czy jak? No cóż, niezbadane są wyroki, tylko tak, Alfredzie, gdzie jest ta twoja pracownia? Bo rozumiem, że to jest jeszcze jakieś zadanie. Z jakiegoś powodu gra nas nie chce puścić dalej, więc być może coś w naszej podróży jeszcze musi się wydarzyć tak istotnego. Lećmy więc do siedziby naszego nowego kolegi i posłuchajmy to, co nam twórcy tu przygotowali na tę długą drogę. I'm nearing the Avon River at Offentu. This was where Alfred said the battle with Umba took place. O proszę, faktycznie. So Alfred spoke true. May you join your brother, old friend. Wherever he found his final peace. Rest well, my friend. Zwój z królewską pieczęcią, lordzie Oddo, masz niezwłocznie uderzyć na Normanów, cumujących nieopodal Ufentun. Działaj szybko i z bojaźnią Bożą w sercu wyślij wieść, gdzie tylko wygrasz bitwę i ocalisz Wessex. Nie to, żeby tutaj przybiegł ich ograbić, ale myślę, że może sam Uba gdzieś tak toporek mu położymy na ciele. Zresztą znikam na moment. God.
No być może w ten sposób twórcy chcieli podsumować całość naszej przygody. Jak można było sobie wyobrazić wraz z tą melodią, mamy już taki prawdziwy finał. Tak, no z Hightemem porozmawiam. No teraz to tak, skończyli grać. Porozmawiamy z nim, zajrzymy do pracowni, bo tam też się teraz wybraliśmy. I zobaczymy, co jeszcze twórcy nam tutaj w tym temacie dorzucą, ale praktycznie pozostałe spotkania przerzucimy już jako live, a lada moment, zgodnie z obietnicą, wracamy do Feniksa. Tam też działo się wiele boskich opowieści. O, a ten obszar nieufności to z jakiego powodu? Już wszyscy powinni nam ufać. Ponieważ wszyscy się lubimy, a przynajmniej powinni nas lubić. Czuję oburzenie. Obsadziliśmy wszystkie miejsca rządzących naszymi. Taki trochę nepotyzm, no ale... No, ale. Dobra, więc idźmy tędy, żeby nie wchodzić tak bezpośrednio. A jednak wchodzimy i tak. No i zauważyli. Nieistotne, idziemy na punkt synchronizacji, chociaż może... Spokojnie, my tylko do kościoła. Bez obaw. To jest najgorsze, że mimo wszystko nadal nas tutaj nie lubią. No dobra, to gdzie on ten skarbiec tu mógł schować? Jeżeli to jest schowane w kościele, tak? Bo może jest jeszcze inne. Prowadź dalej, kolego. To też nie tu. No to wbijamy na górę i zaraz zobaczę, gdzie to może się kryć. O, tam jest chyba ten jego kościół. Wygląda na to, że pomyliłem po prostu miejsce, w którym on stacjonuje. No tak, katedra. Kto buduje kościół tak blisko katedry? Ale to wiele tłumaczy, czyli my powinniśmy znaleźć się tak naprawdę tutaj. Inna sprawa. Myślę, że dość ciekawa, że to też chyba kolega nam zasugerował początek zakonu Templariusz. Tak, ten zakon co najwyżej się przekształcił, co trochę martwi, patrząc na nasze inne przygody, ale no cóż. Chciałbym wejść może na górę, bo on gdzieś tam, pamiętam, u góry siedział wtedy. Nie wiem, czy przez okno. Ktoś będzie miał przynajmniej dodatkową pracę, żeby tutaj dorobić nowe. O, o ile możemy wejść przez nie, ale... Eivor, no masz okno. Okno. Już. Cykaj w okno. Wspinaj się. No. Było łatwiej, jak on tu żył. Chociaż tak. To chyba schodami na górę jakoś nas prowadził wtedy ten jego kolega. Który niekoniecznie był tak fajny, jak pierwotnie zakładaliśmy. Ale nie, no gdzieś tu musi... A może tu? Tu są drzwi? A może tam cutscenka nas prowadziła i tak naprawdę jednak mimo wszystko w złym miejscu poszukuje tego przejścia dalej? No przyznam, że zwątpiłem, bo tutaj mamy pełno zamkniętych drzwi. Tam mamy jeszcze coś. I tu jest jeszcze jakaś... A, moment. O! To wygląda jak coś, co należało do niego. I to chyba miejsce, które poszukiwaliśmy. Świeży chleb. Na pewno. Tkaninę, skórę, rudę, żelaza. Dobra, lektura nas nie interesuje. Pieniądze, pieniądze. No dobra. Królu Alfredzie, twoi szpiedzy z Mercii donoszą o intrygujących wydarzeniach. Klan wikingów dołączył do braci Ivara i Ubby podczas decydującego ataku na Tamvor, w wyniku którego obalono króla Burgreda. W jego miejsce na tronie osadzono głupiego królewskiego tania imieniem Ceowulf.
Kojarzymy to. Twoi ludzie szli za wikingami aż do ich osady, gdzie wykryli wśród pogan obecność pewnego ukrytego, który mówi o sobie Hightem. Wydaje się, że on i wodzowie tego klanu, Sigurd i Eivor, są raczej w dobrych stosunkach. Jak dotąd jego motywy nie są jasne, ale być może zdołamy go wykorzystać dla naszych celów. Nasz ubogi towarzysz broni w Chrystusie wysłał już informację o działalności zakonu do luminarzy największych miast w Anglii. List wysłany w odpowiedniej chwili do Hightema i jego kompanów może znacząco przyspieszyć realizację naszych planów. Szeryf Godwin! No, że też musiał ten szeryf zginąć. Patrząc na to, jak to wszystko się potoczyło dalej, to trochę bezsensownie, tak? Alfred sobie to rozegrał tak, że żyje mu się dobrze, a ten ginął za niego. Komentarze Alfreda. Obudziłem się dziś rano rozmyślając o ostatnim liście Alcuina do Karola Wielkiego. List spisany w strachu, że zakon pochłonął już wszystkich poza mistrzem autora, a śmierć nadeszła zaledwie tydzień później. Czy Karol Wielki o tym wiedział? Czy zakon dotarł również do niego? Czy to on wydał rozkaz zabicia świętego? Czy też może wielki cesarz nigdy nie widział tego listu na oczy? Dawno temu spytałem swego ojca, skąd znalazł się w jego rękach ten nadzwyczajny dokument. Nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie. Wtedy obawiałem się najgorszego, podobnie jak teraz. Z pozoru, Karol Wielki był bogobojnym obrońcą słowa Chrystusowego. Wydaje się nieprawdopodobne wierzyć, że pozostawał pod wpływem tej zepsutej sekty. Ale zakon po mistrzowsku kryje swoje działania. Już wcześniej uciekał się do używania słów Chrystusa i świętej księgi w charakterze przykrywki dla swoich heretyckich przekonań. A wizerunek pobożności podrobić niezwykle łatwo. Podnieś w górę Biblię, stojąc na schodach kościoła i krzycz, że prowadzi cię boska inspiracja. Muszę zawrzeć takich nikczemników. Zakon starożytnych buduje hierarchię stojącą w sprzeciwności z boskim przeznaczeniem. Jego członkowie postrzegają mężczyzn i kobiety jako istoty upodlone i zepsute, zrodzone z diabelskich przyczyn. A jednak czczą ludzi, których uważają za swych stworzycieli. Są podobni do młotka, który kocha gwóźdź, nie potrafią spojrzeć poza swój zamknięty świat. Nie mylą się co do tego, że na świecie musi panować porządek, aby nastał na nim również pokój, ale mylą się we wskazaniu przyczyny tego porządku. Człowiek został stworzony na obraz Boga. Bóg jest źródłem porządku w świecie, dlatego też człowiek musi się zwracać o poradę jedynie do samego Boga. Cóż za ironia, wdzięczny jestem Normanom za inwazję w Northumbrii. Mój tytuł należał się Elli, który zginął, dlatego też przeszedł nam mego brata, ostatecznie na mnie. Niespodziewany podarunek od niebios, wykorzystam swoją potęgę, by zniszczyć to, czego tak głęboko nienawidzę, w tym przyprawiającą mdłości zakonie i zacznę wszystko od nowa. Godwin stoi po mojej stronie, podobnie jak ludzie na kontynencie. Wkrótce znajdę ich więcej. Zakon często błogosławi swych pogańskich stwórców, tych, których nazywają ojcem zrozumienia, matką mądrości, świętym głosem. To podłe herezje. Istnieje tylko jeden ojciec zrozumienia, to Pan w niebiosach, nad nami, wcielenie porządku. Dlatego też ojciec zrozumienia może być tylko tym jednym i niczym innym, niewidzialną ręką, która wydobywa harmonię ze strun świata. Niczym więcej, niech wszystkie pozostałe pogańskie herezje zwiedną i obrócą się w pył. Od tej chwili będę poprawiać nasz dobrostan poprzez lepsze przyswajanie przeciętnego człowieka do porządku świata. Chcę, by kroczył cichą drogą, chcę, by go prowadzić do bezpiecznych, trzeźwych myśli, chcę, by uciszył swój umysł i uspokoił swe wzburzone serce. Może być bogobojny albo bezbożny. Mój nowy zakon przygarnie wszystkich pod swoje skrzydła i będzie pracował nad polepszeniem losu człowieka poprzez zrównanie jego potrzeb z rytmem samej natury. Taką mam w sobie nadzieję, taką składam przysięgę. Amen. Czyli rzeczywiście, chyba ten nowy zakon, tak jak gdzieś tutaj naszła nas taka myśl, powstaje z ramienia króla. Rantings and ravings, not unlike Fulke's delusions. Is there more to all this than I understand? List do Karola Wielkiego. Święty Dawidzie, ważne słowo od twego Flakusa. To jak rozumiem, ten list, o którym była mowa w przemyśleniach tam przed momentem. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, przestrzegałem cię przed zepsuciem, które trawi zdrowie, wciąż młode ciało naszego świętego kościoła. Dziś jestem bardziej niż pewien, że należy podjąć drastyczne kroki. W ostatnim czasie potwierdziłem istnienie grupy mężczyzn i kobiet w naszym kościele, którzy w rzeczywistości przynależą do pasożytniczego zakonu pogan. Ci heretycy pragną jedynie wypaczenia słów naszego Pana. Niczym wszy na skórze wiernego ogara przemykają się ukradkiem, korzystając z naszych bogactw w celu
sprzecznym z planami naszego Zbawiciela. Przez ostatni rok zbierałem wszystko, co tylko mogłem na temat wierzeń tych nikczemnych uzurpatorów zwących się z zakonem starożytnych. Oto zaledwie garść ich najbardziej zatrważających idei. Uważają, że ludzkość nie powstała z ręki Boga, lecz stworzyli ją mniejsi, niedoskonali bożkowie, nazywani Isu, Archonami lub Nefilimami w ich najróżniejszych szatańskich księgach. W ten sposób zakon głosi zakazane herezje gnostycznych sekt, które prosperowały w latach przed nicejskim wyznaniem wiary. Członkowie zakonu zadają kłam przesłaniu Chrystusa i Jego ofierze dla naszego zbawienia. Nie wierzą w grzech i zbawienie, szukając jedynie wiedzy i potęgi. Uważają, że to za ich pomocą uwolnią swą duszę w dniu sądu ostatecznego. Człowiek jest dla nich gorszą formą życia, niedoskonałością w cieniu tych pomniejszych bożków. Uważają, że jedynym obowiązkiem człowieka jest aspirowanie i postępowanie wedle przykładu tych mniejszych bóstw. Ich obsesja na punkcie rzekomych starożytnych doprowadziła do tego, że zaczęli tworzyć fetysze z diabolicznych artefaktów, które ich zdaniem dają im siłę i prawowitą władzę nad bliźnimi. Sam nie widziałem tych szatańskich narzędzi, ale parokrotnie dane mi było zobaczyć efekt, jaki wywierają na ludziach. Lecz największą herezją jest najpewniej ta. Zakon uważa, że pomniejsi bożkowie po dziś dzień przemierzają ziemię lub że pewnego dnia zmartwychwstaną i powrócą na jej łono. Członkowie zakonu wierzą też, że niektórzy bożkowie cały czas odradzają się na nowo. Nazywają ich mędrcami. Inni bożkowie wydają się pojawiać jeden raz, a potem nigdy już nie wracają. No, nie Loki, jak widać. Nie ustaliłem jeszcze, czy uważają Pana Jezusa Chrystusa za jednego z takich bożków, ale ich literatura pełna jest odniesień do takich istot. To wszystko prawda, mogę poświadczyć. Widząc nadciągające ciemności, sugeruję szybkie i gwałtowne działanie, mój Panie, albowiem macki tego zakonu sięgają daleko, a jego siła tylko z pozoru wydaje się błaha. Stań jako żołnierz w imię Chrystusa. Jedynie nieustanne, nieustępliwe wykorzenienie herezji zdoła powstrzymać tych pogan. Szlachetny Karol Wielki, rozważmy słowa z uwagą i mądrością i niech Pan Bóg Cię strzeże, sławi Twoje imię i pozwoli Ci, byś zaznał łaski jak Jego błogosławionej i nieskończonej potęgi, Twój wierny sługa. No dobrze, czyli to też widzieliśmy, jak rozumiem, przeczytaliśmy wszystko, co mogliśmy rozczytać i teraz pora wrócić do naszego kolegi, chyba to nam już na to pozwolą i pogadać na temat... Tutaj nieco rozszerzyliśmy w tym odcinku. Aj, moment przyjdzie. Na live się spotkamy. Kuźnia, płomień i te sprawy. To już taka może być zapowiedź tego, co nas tam czeka, bo to już zakładam misje poboczne. Ale dokończmy temat zakonu. Here you are, Hytham. The last of the Order Sigils. You'll find King Alfred among them. King Alfred? Did our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. Fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome, but to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. But know this, I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here. Including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. No to very well. Mamy wszystko, tak? No, chyba, że będziemy w trakcie naszych jeszcze pobocznych podróży natrafiali na strony kodeksu. Czego nie wykluczamy.
A tymczasem, jeżeli chodzi o odcinki, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.